Radni miasta Tarnobrzega podczas ostatniej sesji głosowali za uchwałą w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy zakładów chemicznych Siarkopol z radnym Robertem Popkiem, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady. Radni tej nie udzielili. Radny Robert Popek jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w zakładach chemicznych Siarkopol na stanowisku kierownika zespołu do spraw remontów i utrzymania ruchu. Pracodawca wypowiedział mu jednak umowę, uzasadniając to zmianami organizacyjnymi w spółce. Otóż od 2 września dwa zespoły do spraw remontów i utrzymania ruchu oraz inwestycji zostały połączone w jeden, a kierować nim będzie, ze względu, zdaniem pracodawcy, na większe doświadczenie i predyspozycje, kierownik byłego zespołu do spraw inwestycji. Zacznę od tego, że w zakładach chemicznych pracuję już wiele lat. Przechodziłem różne szczeble awansu, od zastępcy kierownika starszego inspektora, później do kierownika. Jak do tej pory nie było w stosunku do mojej osoby ani zespołu, w którym pracowałem czy kierowałem, jakikolwiek uwag. I inni kierownicy dostali możliwość przejścia na inne stanowiska, a mnie taka sytuacja nie została zaproponowana w ogóle, żadna propozycja. Nikt nie przeprowadził takiej rozmowy. No dlatego myślę, że jak się jest, mnie wszyscy utożsamiają z Prawem i Sprawiedliwością, bo jestem też jej członkiem, myślę, że to jest po prostu sprawa typowo polityczna. Jako przewodniczący nie rozsądzałem, czy to jest kwestia polityczna, czy jest inna kwestia. Po prostu dochowałem ducha przepisów. Otóż zgodnie z przepisami, jeśli pracodawca się zwraca do Rady Miasta o to, że chce zwolnić, czy inaczej rozwiązać stosunek pracy z radnym Rady Miasta, no to oczywiście Rada powinna powołać komisję. W tym przypadku nie mamy komisji jakiejś regulaminowej, dyscyplinarnej. W związku z tym powołaliśmy komisję doraźną. Komisja, której przewodniczył radny Damian Szwagierczak, negatywnie zaopiniowała wniosek zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Z racji tego, że podczas posiedzenia komisji pomimo zaproszenia nie uczestniczył nikt zakładu pracy, radny Popek wskazywał, że są zatrudnienia w dalszym ciągu w Siarkopolu i on nie oczekuje od firmy, w której obecnie pracuje, tego, że będzie dalej kierownikiem. Jest gotowy przyjąć inne miejsce pracy, inne stanowisko pracy. Dlatego też jak gdyby nie jesteśmy w stanie wchodzić w kompetencje sądu. Przede wszystkim, bo tego typu reorganizacje powinien rozstrzygać sąd. Myśmy podjęli taką decyzję, że jednak skoro są zatrudnienia, skoro nikt Siarkopolu nie był w stanie przyjść i wyjaśnić, na czy ta reorganizacja ma być, ma to wyglądać, to podjęliśmy taką decyzję, a nie inną. Ja generalnie zagłosuję nawet pomny tego, co osobiście doświadczyłem lat temu. 14, gdzie niektórzy radni, ówcześni radni, zamykali oczy i podnosili rękę przeciwko mojej osobie, mojej umowie o pracę. Przewrotnie, czasem zdarza się tak, że czasami jest człowiek pod nawozie, czasami jest człowiek pod wozem. Zagłosuję oczywiście za podjęciem tej uchwały. Wszyscy obecni na sesji radni zagłosowali za uchwałą, co oznacza, że nie wyrazili zgody na rozwiązanie stosunku pracy zakładów chemicznych Siarkopol z radnym Robertem Popkiem.